Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jest strajk przeciwko, jak to nazwano, ukrainizacji Polski. Sami słyszycie, jakie są okrzyki. Mam dobre i złe doświadczenia z Ukraińcami. Nigdy nie skreślam człowieka pod względem tego, że jest z jakiegoś kraju, prawda? Są dobrzy Polacy, źli Polacy. Są dobrzy Ukraińcy, źli Ukraińcy. Jednak oczywiście ja jestem zdania, że można pomagać i to jest bardzo dobre z naszej strony, ale wszędzie jest jakiś dystans powinien być zachowany w związku z tym wszystkim. Bo co za dużo, to niezdrowo. Zwłaszcza niezdrowo może się okazać, kiedy ktoś z naszych rodaków zginie na nie naszej wojnie.